Tak to właśnie było. No i wracamy do naszego lobby dla oskarżonego po rozprawie, po wygranej oczywiście sprawie. I tak, przed chwilą Phoenix nam wyjaśnił, jak to było. Ale ja tak sobie, żeby mieć jakiś dodatkowy ubaw, to będę z reguły mówić po wygranej sprawie, po ogłoszeniu werdyktu niewinny, będę tak po prostu mówić, co się tak naprawdę stało dla tych osób, które mogą jeszcze nie do końca wszystko rozumieć. W tej sprawie akurat nie będę tego robił, bo przed chwilą Phoenix to wszystko wyjaśnił, ale nie będzie tak zawsze, że wiecie, Phoenix wszystko wyjaśni pod koniec, jak to było. To więc ja będę wyjaśniał tak po prostu, żeby, no wiecie, dla potwierdzenia, że wszystko wiemy, jak to było i wygraliśmy. No i dla mojej własnej satysfakcji. Ciągle nie mogę uwierzyć, że wygraliśmy. Right! Dobra robota. Gratuluję. Dziękuję, szefowo. Zawdzięczam to tak naprawdę wszystko tobie. Nie do końca, nie do końca. Miałeś tam swoje własne walki. Minęło trochę czasu, odkąd widziałam rozprawę, która zakończyłaby się taką satysfakcjonującą notą. A ja nigdy nie widziałem szefowej wyglądającej na tak szczęśliwą. Jeżeli ona jest taka zadowolona, wyobraźmy sobie, jak Larry musi się czuć. Moje życie jest skończone. Nie ma co, Phoenix, jesteś takim prawnikiem, że nawet klient jest taki zadowolony. Och, aż łzy poleciały. Nie, on jest zrozpaczony. Larry, powinieneś być szczęśliwy. Co się dzieje? O, Nick. Nie martw się o mnie. Wkrótce będę martwy i odejdę. Dobrze. Czekaj. Nie, nie. Źle. Larry, jesteś niewinny. Sprawa zamknięta. Ale... ale moja Cindy Windy odeszła, człowieku. Odeszła na zawsze. Larry, ona była... nieważne. Gratulacje, Harry. Harry? Tak, ty. Mogę już praktycznie widzieć te nagłówki. Harry Bats, niewinny. Dzięki. Naprawdę ci to zawdzięczam. Nie zapomnę ci tego. Nigdy. Chodźmy świętować. Obiad? Kino? Ja stawiam. O, nie, nie mogłabym. Hej, ja byłem tym, który cię uwolnił od werdyktu winny. Ta, to my pójdziemy z Miją. Nasza szefowa w końcu. Eo, hej! Proszę, weź to. Take that, to prezent. Prezent? Dla mnie? Chwila, czy to nie był ten dowód, który... Właściwie zrobiłem ten zegarek dla niej. Wow, nieźle. Zrobiłem jeden dla niej i jeden dla mnie. Naprawdę? Ty? Ty to zrobiłeś? No cóż, dziękuję. Zatrzymam to sobie jako pamiątkę. Yo, Nick. Czy możesz w to uwierzyć? Byłem w nią tak zapatrzony. A ona ze mną pogrywała jak z jakimś głupkiem. Czy to nie sprawia, że chce ci się płakać? Larry. Czy jesteś tego pewien? Przepraszam? Myślę, że ona dużo o tobie myślała. Na swój własny sposób. Nie musisz mnie pocieszać. W porządku. O, ja nie tylko ciebie tak pocieszam sama z siebie, naprawdę. Isn't that right, Wright? Czy to nieprawda, Wright? Czy nie masz niczego, co chciałbyś pokazać swojemu przyjacielowi? Coś, co udowadnia, jak ona się... co ona do niego czuła? Aha. O, tak, racja. O czym to jasnej, ciasnej ona gada? Ona mówi o naszej odznakce, nie. Ona mówi o statule, w końcu. Skoro ona wzięła do Paryża aż swoją statuę, a jest tu napisane, że jest to raczej ciężka statua, to myślę, że to jednak jakaś taka pocieszająca nota, że brała coś, co Larry dla niej zrobił. Takie coś ciężkawego na tak długą podróż. To chyba znaczy, że ona... Naprawdę jej się spodobał to prezent, no i dużo myślała o Larym, więc zaprezentujmy to. Take that!
Spójrz na to, Larry. Dowód pozytywny, że nie byłeś tylko dla niej jakimś chłystkiem. Ha? Skąd wziąłeś ten zegarek? To jest ten zegarek, który ty dla niej zrobiłeś, Larry. Ona wzięła go ze sobą, kiedy ona podróżowała. Ona po prostu potrzebowała pewnie zegarka, to wszystko. Tak myślisz? No to jest raczej ciężki zegarek, żeby brać go na podróże. Cóż, zrób z nim, co tylko będziesz teraz chciał. Hej, Nick! Cieszę się, że pozwoliłem, że poprosiłem cię, abyś był moim prawnikiem. Naprawdę jestem. Dzięki! Mam nadzieję, że to sprawi, że poczuje się on troszkę lepiej. Right? Mam nadzieję, że widzisz teraz, jaką wagę mają dowody. Także, jak mam nadzieję, że wkrótce to sobie uświadomisz, rzeczy zmieniają się w zależności od tego, jak na nie patrzysz. Tak samo jak ludzie. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, czy nasi klienci są winni, czy niewinni. Wszystko, co możemy robić, to w nich wierzyć. A żeby w nich uwierzyć, ty najpierw musisz uwierzyć w samego siebie. Right? Słuchaj, ucz się, rośnij w siłę. I nigdy nie porzucaj tego, w co wierzysz. Nigdy. No cóż, myślę, że nasza robota tutaj skończona. Powinniśmy może gdzieś iść? Tak, tak przypuszczam. Powiedz, jak... może pójdziemy na kolację? Ja stawiam. Wypijemy toast za niewinność Batsa. Tak. O, mówiąc o Harrym... Larym. Mówiłeś coś, że on był powodem, dla którego zostałeś prawnikiem? Tak. Przynajmniej częściowo. Musisz mi o tym kiedyś powiedzieć. Może przy drinkach? Wow, dopiero wygrałeś pierwszą sprawę Phoenixa, już się z szefową umawiasz na obiady. Drinki. Ja też chcę. Nie, dobra. I tak oto moja pierwsza rozprawa dotarła do końca. Larry poklepał mnie po plecach i powiedział: Jezu, Nick, dobrze mieć przyjaciół. O, fajnie. Ale jestem pewien, że i tak mi nie zapłaci, kurde. A przynajmniej nie licząc tego zegarka, który go dał mi. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Ale ten zegarek wkrótce miał się znaleźć w centrum innego incydentu. I moja obietnica, żeby powiedzieć szefowej o mnie i Larym, byłaby jedną z tych obietnic, których ja nie będę mógł dotrzymać. Ciekawe słowa Phoenixa na koniec. Ale dech end. Koniec. Tak, koniec pierwszego epizodu w grze Phoenix Wright Ace Attorney i nowy epizod został dodany. Ale o nim zaraz. Czy zapisać? Oczywiście, że zapiszę. Dlaczego nie? No i tak, pierwszy epizod zakończony. Obroniliśmy naszego pierwszego klienta, przyjaciela z dzieciństwa i tak dalej. Zapoznaliśmy kilka nowych postaci. No Payna spotkamy jeszcze, sędziego też podobnie. Gorzej już z pozostałymi postaciami. Larego oczywiście też. Jest to, nie wiem, jest to taki, można powiedzieć, najlepszy idiota, jakiego można sobie wymyślić, ale za to go lubię. Naprawdę. On naprawdę ma takie czasami teksty w późniejszych epizodach i grach, że to jest po prostu coś pięknego. Podobnie jak ta cała gra. No i tu mamy obrazek, który dostajemy za ukończenie tego epizodu. Mamy tu no, leżącą Cindy, w tle myśliciela, Larego na pierwszym planie, no i Franka Sequita. Obrazka z epizodu drugiego na razie nie mamy. Otrzymamy go oczywiście, kiedy go przejdziemy. Epizod pierwszy zakończył się oczywiście tylko w dzisiaj, w jeden dzień. Ale mówię, następne epizody będą dużo, dużo dłuższe. Już epizod drugi będzie mniej więcej 3 razy dłuższy od epizodu pierwszego, to mogę na pewno powiedzieć. Znaczy, nie wiem, czy 3 razy, czy więcej, czy mniej, ale na pewno będzie dłuższy. Epizod drugi zwie się Turnabout Sisters. Pierwszy epizod The First Turnabout, drugi epizod The Turnabout Sisters. Ale go oczywiście zostawiamy na kiedy indziej. No i jak mówię, ta gra to jest coś pięknego i mam nadzieję, że niektórzy się do niej przekonają, mimo wszystko. Mówię, jest to gra, której po prostu
skupia się na myśleniu. Po prostu w niej nie liczy się to, czy jesteś, wiecie, czy jesteś zręczny, czy umiesz grać w wyścigówki, w strzelanki. Tutaj trzeba myśleć, tutaj się rozwija umysł, trzeba kojarzyć fakty, łączyć dowody, wykazywać sprzeczności. A co za to dostajemy? Oczywiście widok, jak nasz świadek się kompletnie załamuje. No i epickie wyjaśnienie Phoenixa, jak to naprawdę było. No i ja też będę wyjaśniał, jak to naprawdę było, ale to już jak będzie po wszystkim, a to co innego. Epickie gesty, postacie, które naprawdę się rzucają w pamięć na zawsze. Świetna muzyka, tak. Szczególnie ta właśnie muzyka. Znaczy, jeszcze wam dużo więcej powiem o muzyce w tej grze, więc może na razie nie będę tutaj mówił. Te gesty, na przykład ten właśnie wskazujący palec Phoenixa, walenie takie pięściami o stół, wiecie o co chodzi. Nie wiem, takie właśnie załamania świadków, breakdowny, czyli po angielsku. To jest po prostu piękne. I mam nadzieję, że wam się spodoba te Zagrajmy. Zarówno z tej gry, jak z pozostałych gier serii Ace Attorney. Naprawdę mam taką nadzieję. No i to będzie już wszystko na dziś. W następnych częściach rozpoczniemy epizod drugi The Turnabout Sisters. Na razie, cześć!